Idzie! Witajcie! Dzisiaj akcja drewno. Tutaj mam takie, słuchajcie, w zeszłym roku co to było padnięte. Jest jakie jest, ale trochę tam coś przeschło, może trochę tam zgnite, nieważne, po prostu do palenia idzie. Tutaj to, trochę tego leży więcej. Wichura była. Przewróciła tu jeszcze jakiegoś połamańca, widzicie, to także to też to pozbieram, co się da. Akcja na dwa ursusy, tam 60 z przyczepą. Tutaj drugi ursus. Także robota jest na całego. Z tamtej strony też mi połamało parę drzew i to po prostu też będę sprzątał, bo po prostu leżą tam, się brzoza przewróciła, jakieś osiki, jakaś ta po tych wichurach, jak ona się nazywa, olsza czy coś takiego. Także to będę zaraz zbierał, bo to po prostu, no szkoda, żeby drzewo się marnowało. Także zaraz zobaczymy. Tu widzicie już trzy kawałki odcięte. Zaraz pojedziemy tutaj z tym i do roboty. Odpalanie, próba odpalania była, także piła łazi. Tu słuchajcie, jeszcze nie wiem, bo to zobaczymy, to jest, o kurde, tutaj te jeżyny, to jest tragedia, powiem wam, jak to kurde się czepia, o, dziadostwo najgorsze. No i w każdym razie tak, to jeszcze pozbieram, bo to też wygląda tak dosyć interesująco, tam leży, tu jakieś kawałki, tam jeszcze coś przewróconego, no myślę, że przyczepa się nazbiera. Także zaraz będziemy jechać. O, tu jeszcze widzicie jakieś coś, nie wiem, ale to już chyba zgnitek, tego nie będę ruszał, bo on za bardzo tutaj leży przy ziemi i on na pewno poszedł. Ten jeszcze jakoś funkcjonuje, jest żywy. Żywy, no suchy w miarę. Także jedziemy z tematem. Zaraz będziemy ciąć. Tymczasem odpalamy maszynę. Aha, bo tutaj ta jeżyna nieszczęsna. Chcesz siekierę? Nie, właśnie chcę ją tutaj. Aha. Pociągnąć. Dobra. Odpalamy maszynkę. Jedną ręką, kurde, tego jeszcze nie robiłem. O. Zakładam kamerkę. Jak widzicie, to wygląda taka robota. Teraz ja będę to odrzucał, a pomocnik nosi do przyczepy. I jakoś sobie poradzimy. We trzech byłoby dużo lepiej, ale co zrobić? Jest nas dwóch, to musimy sobie we dwóch poradzić. O, mam nadzieję, że to wszystko widać. Dobra, uwaga, rzucam. Marcin, weźmiesz te kołki, już zanosisz? Chcę tu zrobić przejście. Jeszcze przejście, dobra, to ja na razie to odrzucę tu. A te cienkie, słuchajcie, to sucha jest, aż dzwoni. I dlatego to się przyda też na rozpałkę. O, i jedziemy dalej z koksem. To wam pokażę jeszcze, jak coś będzie ciekawego. Tutaj będę się... Aha, tu jeszcze te jeżyny. Także widzicie, muszę się jeszcze te przez to przegrzebać. Tam do tej brzozy, ona też już tak połamana, też mi może zetnę, zobaczymy. Dobra, to na razie tyle, zaraz wracam. No, to już, moi drodzy, wyczyszczone. To, co było warte zachodu, to już jest wycięte, wzięte, tam zostały resztki gałęzi. Ale to już jak będzie czyszczenie pola, bo tutaj jest jeszcze pole, tylko widzicie, no jeszcze
Wiecie o tym, że ja od paru lat to po prostu szykuję, żeby to było pole tak jak było kiedyś, zakrzaczenia, zadrzewienia mi co się porobiły, także to wszystko co w tamto sobie widzicie to jest do wycięcia, tu wszystkie te brzozy, wszystko to jest do cięcia, no tam jakaś złamana to też trzeba będzie zabrać, ale to i tak to wszystko, także tutaj to wszystko jest do zabrania. No, Marcin mi tu pomaga na całego, także super. Teraz słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Teraz przy okazji, bo ja w zeszłym roku czyściłem rowy, to widzicie, pamiętacie, tam był ten jeden rów, a tu jest ten drugi. Ja go zacząłem z tamtej strony, bo tutaj się nie szło dostać. Zobaczcie, w samym rowie tu drzewa rosną i one są wszystkie tutaj, te co przewróciły się tak samo do składania, tam jeszcze drzewa rosną też w rowie i to wszystko do wycięcia. Więc ja od razu to korzystając z okazji, że jestem, wytnę to gdzieś na wysokości metra, a potem przyjadę ciągnikiem, wyrwę te korzenie po prostu i żeby to było jakoś do czyszczenia, żeby ten rów udrożnić z powrotem, bo tutaj po prostu jak popada wiosna jest, czy nawet jesień, to tu jest dosłownie jezioro, nie ma szans jakiejkolwiek pracy, no tylko tutaj tego, to będę musiał wziąć linę i na linę po prostu tutaj tego nie będę ciął, tego drzewa, bo tu jest bałagan, widzicie, to przerzuciło się teraz po tych wichurach, złamało, więc tego tutaj nie będę ruszał, ale zetnę tak tą olchę tu w samym rowie, tą osikę w samym rowie położę i zobaczymy jak to. Tu jest jeszcze taki suchotnik, widzicie, ten jeden i tutaj to złamane, może też to położę i też to po prostu zabiorę, żeby od razu było czysto, no bo trzeba to jakoś po prostu sprzątać, no wiadomo jak to idzie, no także odpalam piłę, zaraz wam pokażę, będziemy kłaść najpierw to, potem to. No, gotowe, będziemy ciąć. Leży, także tu, o kurczę, to nie była sika, tylko dąb, zobaczcie. No ale mimo wszystko, tak czy tak trzeba było go położyć, bo inaczej nie ma czyszczenia rowu bez tego. Trudno. Także będziemy ten, to zostaje na razie, przyjdzie więcej czasu, zaczepię linę i będziemy go rwać, także będzie też od razu oczyszczone. A tu wytniemy dokąd się da i tyle. Dobra, jedziemy z koksem dalej. Szkoda czasu. Kamerę zakładamy. Tylko tu kładziesz na razie? Proszę? Na razie tu kładziesz tylko. Nie no, teraz je będę ciął już. Tylko jeszcze czapkę założę na kamerę tym razem. Nie, to zaraz będzie w kawałkach. A pomyliłem się dlatego z osiką, bo tutaj te osiki jest naprawdę zatrzęsienie. Chyba paliwa zabrakło. Ona tak chodzi dziwnie. No już malutko. Marcin, dasz trochę paliwa? Bożeż ty. To jest gówno cięższe niż tam. No jest, bo to jest, wiesz, i dąb, także on sam z siebie jest ciężki. No nalejemy bajury. Zgłodniała, no to kurczę, jeść trzeba, no kto będzie na sucho robił. O, gitara już. Dobrze.
jak się kończy benzyna, zawsze kończy się też olej do smarowania i oba zawsze lejemy razem. To też pamiętajcie, żeby nie było potem niespodzianek. No ale widzicie, o tym Ursusie wam już opowiadałem. Ile on ma koni, nie pamiętam, 3,5 czy 4, już nie pamiętam, ale silny jest, także on sobie fajnie radzi. 120. 120 co? Koni. Gdzie 120 koni? No ale powiem wam tak, drugi sezon używam tej piły. No i jestem zadowolony, mogę śmiało polecić, jeśli nie patrzycie na to, żeby coś musiało być oryginalne, jakieś powiedzmy, nie wiem, specjalnie znanych, jakiś super film. Matko Boska, że więcej pieniędzy płaci się za nazwę niż za sprzęt. O! Oj, to niedobrze, jak nie smarowało. Popatrzcie, co się dzieje. Czemu smarowania nie ma? Trzeba to sprawdzić, bo nie wypuściła oleju. A nie było widać, że jest. No. No ciekawostka. Trzeba będzie zdjąć obudowę i zobaczyć, co się dzieje. Dokładnie, tu jest klucz zawsze pod ręką. W tej stronie. Pyk. Dobrze, że nie ciąłem tak intensywnie, tylko że przerwy robiłem, bo inaczej nie, też bym nie miał... Posmarowany. Łańcuch, zobacz. Nie. Albo dobra, przykręć to jeszcze, zaraz zobaczymy na drzewie, na pniaku, czy ślad robi. Skręć z powrotem. Najpierw zobaczymy, czy... Tak się wydaje, jakby było, chociaż... Nie. I zaraz popatrzymy, czego tutaj nie podaje tego oleju. Dobra, wyłączamy się, idziemy sprawdzić. No słuchajcie, robota z synem to jest inna robota od razu. Samemu to katastrofa. Tu położyłem jeszcze taką brzozę. Sucha jak wiór. Pełno huby. Także ona już jest... No nie ma jej, no ale po prostu po co mi mówię, tutaj się przewróci, bo z tamtej strony... A podejdę, to blisko jest jeszcze. To pokażę wam. Bo też tutaj przy tych wichurach jeszcze tam z przodu też mi położyło. Widzicie, tutaj to położyło tutaj tą wielką brzozę, też położyło, to podjadę ciągnikiem z drugiej strony i mówię, szkoda jej, kurczę, bo ona fajna była, taka ładna, duża, ale roztrzaskało tu, widzicie, i ten, i nie ma. Tego połamańca puściłem, już trochę pocięty. Tutaj to, co jest reszta od tego, to wezmę linę i wtedy ściągnę to traktorem, bo tak to no nie ma jak położyłbym to tutaj, co w rowie jest, bo to wszystko to, co w rowie, to idzie do wycinki, tak jak mówiłem, no to i tak nie mam jak tego, potem się to zaplącze albo będzie wisiało, lepiej to ściągnąć liną i dopiero to, jak przyjadę z tym razem. A tu jeszcze, słuchajcie, puszczę tego suchotnika, o, widzicie tu tego, bo on już tu całkiem podżarty, ale wygląda na suchego, także też się nadaje. Tu zrobimy miejsce dla innych drzew, niech rosną. No słuchajcie, przyczepka drzewa jest nie taka solidna, nie z górą, ale już poukładana, także trochę będzie, w razie czego zawsze można podjechać, to się liczy. 60 gotowa, zaczepiona, siadamy, jedziemy. No kurczę, wlady, żeby nas tutaj noc nie została z powrotem. No bo do miejsca docelowego godzina jak nic. No to jedziemy.
następnego filmu. Cześć! No, oj Marek, Marek, ty same te złomy masz tylko. Samymi takimi złomami jeździsz, wziąłbyś, kupił porządny sprzęt, tak? Jak to powiedział Grzesiek z kanału W Szumi Lesie, oglądam, pozdrawiam. To same te hejtery, takie tak zwane dupostrzały, zawsze mają do powiedzenia wszystko, mnóstwo. A to proszę bardzo, przyjechał, zajechał, teraz będzie kiper. Aha, wałek kto włączy? Siadaj. Sięgło i to na dół. Dobra, puść sięgło. Kręci. Ot. To nie to. Aha, tamto. Marcin, weź tamtą wajchę. Do góry. Nie działa, nie? To mają teraz używkę hejtery. To nie. Chyba trzeba było na drugim. Ja nigdy nie pamiętam, gdzie ta przyczepa łasi. To jest trudne, bo to... A tam. Marcin, trzymaj. Tak o. Dobra. Teraz włącz wałek. Dobra. I przyczepę do góry lekko. A gazu daj. O, to. Bez gazu. Patrzcie, widzicie, bez gazu i nie. No kipruje. Same złomy i kipruje. Zobaczcie, no. Co to się dzieje na tym świecie? No i pięknie. Dobra, puść. Patrzcie, i składa, i robi wszystko, no. A przy okazji pozdrawiam serdecznie swojego najstarszego widza, starszego stażem oczywiście na moim kanale, Ciapek Oficjal. To dla ciebie te pozdrowienia, chłopaki, wszyscy, dziewczyny, ktokolwiek ogląda mój film, subskrybujcie kanał chłopaka Ciapek Oficjal, bo fajne filmy robi i jest jednym z pierwszych moich widzów, który ogląda mnie od samego początku. Pozdrawiam serdecznie. Marcin, podjedź kawałeczek do przodu. A wałek? Wałek? A wyłącz wałek. Nie, na środek. O, tylko uważaj na słupek. Dawaj, dawaj. Dobra. Chodź na przyczepę. Gasz to? Nie. O kurde, wypadła te. Dawaj te kołki tutaj. Ja je zrzucę jeszcze. Dobra, moi mili, drodzy, kochani widzowie, kończymy już naprawdę, bo ja jeszcze muszę tym wrócić, póki widno. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.